mieszkanie na wynajem, crowd investing, pieniądze, czyli wszystko co najgorętsze na rynku nieruchomości, nomen omen, pod jednym dachem. Jest z nami pan Artur Kaźmierczak. Dzień dobry. Z grupy Mzuri, współzałożyciel tej firmy. Spółka zajmuje się umożliwianiem inwestowania w nieruchomości i z bardzo niskim progiem wejścia. Tak, ten ostatni boom mieszkaniowy, jaki obserwujemy, był napędzany między innymi przez inwestorów, którzy kupowali mieszkania na wynajem, żeby mieć chyba nadal jest zwrot i nadal jest, choć to dynamika sprzedaży trochę spada w ostatnich latach. No, wiąże się to z wyłożeniem sporej sumy pieniędzy. Wasz pomysł jest taki, że Polacy mogą inwestować w rynek mieszkaniowy, w rynek nieruchomości z niższym progiem wejścia. Macie dwa modele, rentierski i deweloperski. Co to są te spółki inwestowania grupowego? Tak. Zacznę może od tego, że my też pomagamy kupować całe mieszkania, no ale rzeczywiście jest gro osób, które chciałyby zarabiać na mieszkaniach na wynajem, a nie stać ich na zakup. Ale są też tacy, których stać, ale powiedzmy nie chcą sami się tym zajmować. No i im oferujemy rzeczywiście możliwość crowd investingu, inwestowania grupowego, gdzie powołujemy spółki, które mają, tak jak pan powiedział, jedną z dwóch strategii, tak generalnie rzecz ujmując. Albo to są spółki rentierskie, my je tak nazywamy, czyli one po prostu jakby naśladują posiadacza mieszkania na wynajem. Tylko nie kupujemy samemu, tylko wkładamy pieniądze już od 10 tysięcy złotych do spółki, czyli inwestor obejmuje udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a ta spółka dopiero nabywa czy to portfel mieszkań, czy to portfel kamienic, bo mamy kilka tych spółek. No i potem dochód, który, oczywiście te mieszkania są wynajmowane, dochód, który spływa do spółki, po odjęciu kosztów funkcjonowania spółki jest wypłacany właścicielom spółki, inwestorom czy wspólnikom, więc w ten pośredni sposób czerpią dochód, tak jak gdyby posiadali po kawałeczku każdego z tych dziesiątków czy setek mieszkań. Mhm. W drugiej strategii, deweloperskiej czy też redeweloperskiej, kupujemy, no z reguły kupujemy kamienicę już istniejącą, czasem działkę gruntu i tam budujemy, czy też w kamienicy prowadzimy gruntowną renowację i tworzymy mieszkania na wynajem, które potem sprzedajemy osobom, które są zainteresowane tym, żeby mieć we własnym majątku mieszkanie, nie udziały w spółce inwestowania grupowego, tylko mieszkanie, czy sprzedajemy te mieszkania. No i po tak zakończonym projekcie zysk wraz z kapitałem wypłacamy inwestorom, a spółkę zamykamy. Mhm. Tak, czy to są takie typowe spółki celowe pod konkretne projekty. Mhm. Jeśli chodzi o ten model rentierski, to wygląda to w ten sposób, że inwestorzy obejmują udziały w spółce z o.o. W obu tych modelach to są udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Mhm. I w tym rentierskim, jak rozumiem, jest im wypłacana cykliczna dywidenda. To jest ten zwrot. Tak, okresowo. Zazwyczaj 2 albo 3 razy do roku, w zależności od spółki. W odróżnieniu od tej strategii deweloperskiej, gdzie z reguły jest wypłacany zysk i wraz z kapitałem na zakończenie projektu. Mhm. Czasem się zdarza, że gdzieś po drodze jest jeszcze jakieś obniżenie. Wtedy, kiedy ten kapitał już spółce nie jest potrzebny, to zwracamy go inwestorom. Ale co do zasady, to jest raz na koniec. Mhm. Działacie na rynku już kilka lat, więc 5 lat. Historię pewną macie, dzielenia się zyskami. Jakie zwroty można osiągnąć z każdego tego modelu? Tak. Działamy 5 lat ze spółkami inwestowania grupowego, bo w ogóle zarządzaniem najmem, no to świętujemy 20-lecie w tym roku. Ale wracając do pana pytania, zwroty, to generalnie jest tak, że w strategii rentierskiej, która jest bezpieczniejsza, te zwroty oscylują wokół 6-7% rocznie średnio. W strategii deweloperskiej mierzymy w to, żeby dać dwucyfrowy zwrot, czyli około 10% naszym inwestorom. Udało nam się kiedyś osiągnąć zwroty lepsze, bo na pierwszym projekcie, pierwsza nasza spółka Mzuri Safe 1, na 2 projektach, które zrealizowała, dała zwrot rzędu trochę ponad 13% i prawie 20% na drugim projekcie. No ale to myślę, że mieliśmy trochę szczęścia. Cieszyłbym się, gdyby udało nam się takie zwroty powtórzyć, ale myślę, że 10% to jest taki zwrot, który jest realny. A mówiąc o tych stopach, mówi pan o stopach, o zwrocie na czysto? No przed to podatkowaniem, podatkiem od dochodów kapitałowych, w stosunku rocznym oczywiście, nie mówię na projekcie, tylko w stosunku rocznym.
Dobrze, w jaki sposób konstruujecie te portfele mieszkań na wynajem? Czy to jest tak, że kupujecie całe bloki, czy punktowo mieszkania w różnych częściach, nie wiem, miasta czy kraju? Trudno jest w Polsce kupić cały blok. Jest sporo funduszy inwestycyjnych, które chciałyby kupić cały blok, najchętniej już wynajęty, najchętniej już z kilkuletnią historią funkcjonowania, ale takich produktów praktycznie nie ma. No bo po prostu od niedawna taki rynek się tworzy dopiero. Więc w zależności znowu od spółki, albo kupujemy pojedyncze mieszkania i na przykład Missouri CFI Portfel Mieszkań, spółka, która istnieje już 4 lata, ona posiada portfel około 80 jednostek najmu w kilkunastu czy dwudziestu kilku miastach Polski. Tak? Jest mocno rozproszony. Z drugiej strony mamy spółki, które są bardziej sprofilowane geograficznie. Missouri CFI Łódź, czy Missouri CFI Śląsk, czy Missouri CFI Stolica inwestują, no tak jak sama nazwa wskazuje, w Łodzi, na Śląsku, no stolica w Warszawie i w Krakowie, bo stara i nowa stolica pod jednym dachem. Mhm. Pytałem o to, jakie mieszkania kupujecie, ponieważ jak wspomnieliśmy na początku rozmowy, ten popyt, czy też sprzedaż mieszkań, bo popyt to nie. Fajnie. Sprzedaż trochę spada, inwestorzy pewnie zastanawiają się, czy przy tak dynamicznie rosnących cenach uda im się po prostu spiąć ten ich biznes. Wy kupujecie mieszkania z rynku pierwotnego czy wtórnego? W bardzo niewielkim stopniu z rynku pierwotnego. Generalnie kupujemy z rynku wtórnego. W Missouri CFI portfel mieszkań może mamy 2 mieszkania na te 80, które kupiliśmy z rynku pierwotnego. W Missouri CFI Łódź i Śląsk nie ma żadnych, z tym, że to jest jakby też trochę założenie tych spółek, no bo one miały kupować kamienice i prowadzić już rewitalizację trochę tkanki miejskiej w tych miastach, więc tam jakby z założenia kupujemy stare kamienice. W Missouri CFI Stolica z kolei to jest spółka, która nastawia się na mieszkania nowe albo gruntownie odnowione, więc tam myślę, że udział mieszkań nowych będzie większy, ale to jest pewien, no, trochę odstępstwo od reguły, którą się kierujemy. Lepsze zwroty co do zasady uzyskujemy kupując na rynku wtórnym, dlatego tam się koncentrujemy. Jaki jest horyzont tych inwestycji? Deweloperska, no to wiadomo, czas życia. Tak, to są projekty około 2-3-letnie, te deweloperskie, redeweloperskie. Natomiast większość spółek rentierskich, mam nadzieję, że mnie przeżyje. Poza CFI Stolica, która z założenia jest powołana na okres 5 lat, czyli za 5 lat chcemy portfel mieszkań, który do tego czasu zbudujemy, chcemy go spieniężyć i zamknąć spółkę. Mówiliśmy już o niskim wkładzie i tym, jak wejść do biznesu. To jest inwestycja co do zasady długoterminowa, ale może się zdarzyć, że ktoś potrzebuje wycofać się. I się zdarza w rzeczywistości. Jakie są możliwości wyjścia z inwestycji? Taką możliwości jest kilka, natomiast tą, która de facto jest wykorzystywana przez wspólników, no to jest po prostu sprzedaż innym zainteresowanym. Czy to wygląda tak, że wspólnik zgłasza do nas chęć sprzedaży mieszkań, a my informujemy zainteresowanych, albo starych, czyli tych obecnych już wspólników, albo osoby, które są zainteresowane. No i de facto w krótkim czasie te udziały, jak historia pokazuje, znajdują nabywców. W ogóle ta skala obrotu jest dość mała, no ale jakaś tam jest. Tak? A oprócz tego istnieją dwie możliwości teoretyczne jeszcze. Teoretyczne, no, znaczy one są praktyczne, tylko nigdy nie zostały jeszcze wykorzystane. Pierwsza jest taka, no to jest po prostu jak w każdej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnik może przedstawić udziały do umorzenia. I my wtedy mamy obowiązek odkupić, czy spółka dana odkupuje te udziały i je umarza. To jest jedna możliwość, nigdy nie wykorzystana. Dotychczas druga, ale ona dotyczy jeszcze tylko spółek rentierskich, no to my jako Missouri zadeklarowaliśmy się, że odłożyliśmy taki, można powiedzieć, fundusz w wysokości 1 000 000 złotych na odkup udziałów tylko w spółkach rentierskich. W przypadku, gdybyśmy przez 3 miesiące nie znaleźli nabywcy takiego spośród po prostu stron trzecich. Ale, tak jak mówię, nigdy jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy, na razie ani złotówka nie została nadwątlona z tego funduszu. Wróćmy jeszcze do konstruowania portfela. Pan powiedział, że to są mieszkania z rynku wtórnego. A jak wiekowo wyglądają te mieszkania? To są wielka płyta, czy sprzed kilku lat?
już panuje w Mzuri, CFI portfel mieszkań, znajdziemy mieszkania z wielkiej płyty, znajdziemy stare kamienice i tak jak mówiłem, jakieś tam pojedyncze rodzynki w postaci mieszkań nowych. W tej spółce, która inwestuje w Łodzi i na Śląsku, w tych spółkach, to są kamienice. Mniej więcej stuletnie. Tak? Mamy w Mzuri CFI Łódź jest w tej chwili posiadaczem dwóch kamienic, w Mzuri CFI Śląsk jest posiadaczem również dwóch kamienic, w centrum, w ścisłym centrum Katowic, ale nie dalej niż dzisiaj rozmawialiśmy o zakupach kolejnych kamienic na Śląsku, więc myślę, że jest szansa, że się ta spółka niedługo powiększy. Więc tutaj to jest naprawdę taka stara tkanka do rewitalizacji. Niemniej częściowo w dobrym stanie, no częściowo w stanie do generalnego remontu. W tej chwili będziemy za chwilę zaczynać remont kamienicy przy ulicy 3 Maja na Śląsku i tam rzeczywiście jest potrzebny generalny remont, bo to jest kamienica, którą kupiliśmy w złym stanie. Z drugiej strony przy ulicy Jagiellońskiej czy przy Żeromskiego w Łodzi mamy kamienice, które są w stosunkowo dobrym stanie technicznym albo nawet bardzo dobrym i jeszcze długo postoją i tam raczej ograniczamy się do kosmetyki niż do jakichś fundamentalnych remontów, bo one tego nie potrzebują. Mhm. Pytam o tę strukturę dlatego, że teraz na rynek zaczynają trafiać mieszkania sprzedane 2-3 lata temu, czyli podczas największego boomu deweloperskiego, znaczna część tych mieszkań była kupowana przez inwestorów, więc na wynajem, więc teraz na rynek trafiają nowiutkie, spod igły mieszkania do wynajęcia. Z drugiej strony mamy pierwszych inwestorów instytucjonalnych, którzy budują takie portfele. Czujecie oddech konkurencji? Jak konkurujecie z tymi nowymi mieszkaniami i z innymi graczami profesjonalnymi? To jest tak, że trochę bardziej czujemy pewnie te nowe mieszkania, które wchodzą na rynek, niż inwestorów instytucjonalnych, a to dlatego, że ich jest bardzo niewielu i portfele mieszkań, którymi oni dysponują, są bardzo niewielkie. Znaczy, wydaje mi się, że to chyba nie będzie chyba przesadą i proszę tego nie potraktować jako jakieś szczególne chwalenie się, ale jako Mzuri zarządzamy chyba większą liczbą mieszkań niż wszyscy inwestorzy instytucjonalni w sumie, jeśli chodzi o mieszkanie oddane dopiero tak, on się dopiero pojawił, więc to jest jeszcze skala, a my jednak patrząc też jako Mzuri, mimo że jesteśmy największym podmiotem na rynku, no też jakby patrząc na cały rynek jesteśmy mali, bo jest dobrze ponad 1 000 000 mieszkań na wynajem w Polsce, my zarządzamy niewiele ponad 5 000 000 z tych mieszkań. Pewnie razem z innymi instytucjonalnymi 10, czyli to jest 1% rynku, jeśli dobrze liczę. Więc tutaj tej konkurencji mocno nie ma. Jeśli chodzi o mieszkania, które wchodzą na rynek nowe, to ta konkurencja do pewnego stopnia istnieje, ale też proszę zwrócić uwagę na dystrybucję geograficzną tych mieszkań w ramach danych miast. Z reguły jednak nowe inwestycje powstają poza centrum. Te centra już są jakoś tam zagospodarowane, więc my też, kiedy kupujemy mieszkania, pojedyncze zwłaszcza, no to prowadzimy ich zwykle generalny remont, więc one jakby jakościowo, one mogą być w bloku z wielkiej płyty, mogą być w kamienicy, która może nie wygląda tak jak nowe mieszkanie prosto spod igły, no ale samo mieszkanie wewnątrz, tak jak blok, przepraszam, samo mieszkanie wewnątrz wygląda tak samo jak to w nowym bloku, ale za to jest gdzieś na osiedlu, gdzie już jest sklep, apteka, fryzjer, szkoła i tak dalej, i tak dalej. I tym konkurujemy. Trochę inaczej jeszcze to wygląda w przypadku Mzuri CFI Łódź czy Śląsk, gdzie kupujemy kamienice, ale to są kamienice, gdzie już są lokatorzy. Tak? No i oni tam mieszkali, mieszkają i mamy nadzieję, że będą dalej mieszkać jeszcze długo, więc tutaj raczej po prostu tej konkurencji nie ma, no bo jest spora bariera zmiany mieszkania. Zarówno, nie tylko jeśli chodzi o, powiedzmy, tam kłopot związany z przeprowadzką i zmianą szkoły dziecka i tak dalej, no ale też finansowa. Po prostu mieszkania w tych kamienicach są tanie w porównaniu do najmu nowych mieszkań. Oprócz tego, że tworzycie te spółki inwestowania grupowego, zarządzacie mieszkaniami w imieniu ich właścicieli. Tak jest. Ktoś, kto ma jedno, kilka mieszkań, może do was przyjść i poprosić o taką usługę, za którą pewnie musi zapłacić. A co dostaje w zamian? Jak to bywa, tak. Co dostaje w zamian, oprócz, powiedzmy, świętego spokoju, że nie musi się sam angażować w zarządzanie? Święty spokój jest bardzo istotnym motywatorem dla wielu naszych klientów.
Ale to nie jest nie tylko to. Dostaje profesjonalną obsługę. Dostaje 20 lat doświadczenia najmu, zaszyte w naszych procedurach, w naszych systemach, podejściu do, zwłaszcza do trudnych sytuacji, takich jak windykacja. No zdarza się regularnie, że najemcy nie płacą. Tak? To nie wynika najczęściej z tego, że są oszustami, co najczęściej to wynika z tego, że zapomnieli, więc trzeba im przypomnieć, no ale właściciele mieszkań na wynajem niespecjalnie się palą do tego, żeby przypominać ludziom, że mają im zapłacić. Tak? My nie mamy z tym problemu, to jest nasz chleb powszedni. No ale czasem wynikają z trudniejszych sytuacji, czasem wynikają z tego, że chwilowo brak gotówki, a czasem wynikają z tego, że ktoś stracił pracę. Tak? No, przez 20 lat wypracowaliśmy procedury, które pozwalają bardzo etyczne, legalny oczywiście, no ale też skuteczny sposób radzić sobie z takimi sytuacjami. Mhm. Dzisiaj zarządzamy ponad 5000 mieszkań, zarządzamy od 20 lat. Przez te 20 lat raz tylko się zdarzyło, że skierowaliśmy do sądu pozew o eksmisję. A tak zawsze udaje nam się dogadać z najemcami. To jest bardzo duża wartość, którą też otrzymują właściciele mieszkań na wynajem. Mhm. Może pan powiedzieć, jakim kapitałem dysponują teraz te spółki inwestowania grupowego? Tak. O ile cały MZUL szacujemy, że ten majątek, który mamy pod zarządem, te 5200 mieszkań, jest warte ponad 1,2 mld złotych, to w samych spółkach MZUL i CFI mamy w tej chwili ponad 50 mln złotych. Mhm. Te ponad 5000 mieszkań to nie tylko aglomeracje, ale też mniejsze miejscowości. Ich jest ponad 30 w sumie. 32 czy 33 miasta, tak, w których zarządzamy mieszkaniami. Powiedzmy, to jest takie 14 głównych ośrodków, no ale patrząc na sam Śląsk, no to tam już tych miast będzie sporo. Mhm. I na koniec poprosiłbym o prognozę dla rynku mieszkaniowego polskiego. Mamy drugi rok z rzędu spadku sprzedaży. Popyt jest cały czas wysoki. Wydaje się, że problem jest z podażą. Tak mi się wydaje. No ile nic się nie zmieni, to nie sądzę, żeby ta podaż nagle się zwiększyła, no bo gruntów, jakby ograniczeń praw, bo to nie chodzi nawet o samą dostępność gruntów. Chodzi o dostępność prawną gruntów i możliwość budowania na gruntach. O ile nie zmieni się prawo, to pewnie nagle tych gruntów nie powinno przybyć. Popyt, deficyt mieszkań jest szacowany na gdzieś 2-3 miliony mieszkań i to wydaje mi się, że jest ostrożnie szacowany na taką wielkość, więc przy obecnej produkcji to jeszcze 20 lat co najmniej, zanim zasypiemy ten popyt. I to w ogóle nie uwzględniając tego, że niektóre mieszkania, które dzisiaj mamy, za 10 czy 20 lat nikt nie będzie chciał mieszkać, jak dzisiaj ludzie jeszcze mieszkają. Często w warunkach no, takich dziwnych, bo dane GUS-u mówią o tym, że na przykład w Łodzi 20% mieszkań nie ma bieżącej wody w XXI wieku. Tak? No, to za 20 lat tam pewnie nikt nie będzie chciał mieszkać, a tych mieszkań są dziesiątki czy setki tysięcy. Więc jest deficyt mieszkań, w związku z czym popyt nadal będzie istniał. Okej, demografia pewnie nam nie sprzyja, bo populacja Polaków według GUS-u będzie spadać. Natomiast jeżeli zachowamy rozwój gospodarczy, no to będziemy bogatym krajem, który będzie przyciągać imigrantów i myślę, że populacja Polski nie spadnie. I dzisiaj właściwie słychać na ulicach, w sklepach, wszędzie, że tych imigrantów już jest bardzo dużo. Dzisiaj 1/4 naszych najemców to nie są Polacy, to są osoby, które przyjechały do nas z zagranicy za pracą. Więc myślę, że popyt na mieszkania będzie nadal. Podaż jakaś będzie, ale wygląda, że z podażą może być problem, w związku z czym nie spodziewam się spadku cen mieszkań, no chyba, że przyjdzie jakiś ogólnoświatowy kataklizm gospodarczy, tak? Ale jakby fundamentalnie patrząc na Polskę, jednak nie spodziewam się spadku cen mieszkań, nie spodziewam się też spadku czynszów. Myślę, że te prognozy są cały czas nie najgorsze, ale tutaj proszę zwrócić uwagę, mówię o segmencie ekonomicznym i mówię o dużych miastach. W mniejszych miejscowościach to może się różnie kształtować, no bo jednak spodziewałem się też, że ludzie będą ciągnęli z mniejszych miejscowości do największych. Bardzo dziękuję za informację i za rozmowę. Naszym gościem dziękuję był uprzejmie. Pan Artur Kaźmierczak, współzałożyciel grupy MZULI.